Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Manhunt 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy przeszukiwanie magazynu projektu, ponieważ rzekomo znajdują się tam akta Danego i Leo, które muszą zostać zniszczone czy też spalone. Zastanawia mnie fakt, dlaczego tutaj Leo podejmuje tak usilne starania, żeby te akta spalić. Być może jest dla nich coś niewygodnego, być może są dla niego solą w oku. W każdym razie z tego, co widzieliśmy na cutscenka, no tam jest wszystko pozamykane i ja będę potrzebował prawdopodobnie łomu, żeby to wszystko ogarnąć. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, po prostu kliknijmy kontynuuj. I tu, moi drodzy, musiałem ponownie, nagrywam ponownie, zabić tych dwóch strażników. To są właściwie nawet nie ci sami dwaj, ale mniejsza z tym. No i dalej będziemy musieli, moi drodzy, tutaj cisnąć z rozgrywką i chyba mój pieseł już się odzywa na samym początku odcinka, więc stały bywalec już jest. Ja to wszystko, moi drodzy, muszę teraz rozgryźć na spokojnie, żeby, wiecie, mieć to wszystko ogarnięte. Przede wszystkim muszę tutaj najpierw wszystkich strażników wyeliminować, żeby oni mi później nie przeszkadzali. Tak więc ze spokojem. Tutaj jest puściunio, dobra, tutaj nie ma nic, tutaj są zwykłe hale magazynowe, tutaj jest pusto, nie ma nikogo. I mój pieseł znowu szczeka, nie wiem na co. Mniejsza z tym. Dobra, tutaj mamy pusto, tu mamy ogarnięte, ale gdzie tu jest przejście dalej? Teraz rozkmina, tak? Ach, tu jest otwarte, no faktycznie. Halo, halo, dzień dobry. Tylko czy ten strażnik mnie tu zauważy? Raczej nie powinien. On tu sobie zakręcił, ta. Dobra, zobaczymy, jak on będzie, że może się uda tą interaktywną nawet zrobić. Albo i nie. Oczywiście musiałem to skiepsić na samym początku, na dzień dobry. Dobra, piesku, proszę cię, nie szczekaj teraz. Ale moi drodzy, naprawdę bawi mnie fakt, że tak łatwo im uciec, nie? Tak łatwo im uciec, tylko tutaj względem Manhunta pierwszego oni bardziej kruczą, nie? Oni czasami wybierają takie mniej oczywiste ścieżki. Ale wiecie co, zrobimy taki myczek, rzucimy tam główką. Czasami trzeba ruszyć głową w Manhuncie. Tylko nie wiem, czy to go zwabiło, czy nie. Nie będziemy mieli oczka, mam nadzieję, bo ja znowu to skiepszczę. Byle nie oczko. Byle nie oczko. Nie oczko, nie oczko, nie oczko. Chyba nie będzie. Mam nadzieję, że nie. A, widzicie. Da radę? Tak jest. Dobra. Smażona główka, raz. Po chińsku. I teraz co dalej? No ja tutaj jestem dalej w punkcie bez wyjścia, bo tu jest potrzebny łom, żeby to otworzyć, bo ja potrzebuję dwóch kanistrów, żeby tam ogarnąć to spalenie tych hal. Tak więc tutaj coś mi świta, coś tu trzeba było zrobić z tym łomem, ale nie pamiętam co, jak to się do niego trzeba było dostać. Tu gdzieś trzeba było wskoczyć na bank. Na bank Murbeton, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Tu nie było tego wskoku czasami? No raczej, że tak. Albo nie? Albo tak, dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj teraz hyc, pyk. I mamy łomik. Super. W szafce coś ciekawego? Nic ciekawego. Dobra, czyli tutaj musimy, tu są te akta. To musimy spalić wszystko. Tak, jest Leo. Leo Casper, jest nawet opisane. Czyli to jest, że tak powiem, szafka Leo, czy też magazyn Leo. Ile tych akt tutaj jest, nie? Zauważcie, ile tych akt. Raz, dwa, trzy, cztery takie regały, masakra. Dobra, te regały mają jakieś 2,5 metra, więc ile tego jest, to jest koniec świata. Dobra. To jakieś nagrania szpulowe i tak dalej. Na taśma, gimby nie znają. A jak tutaj przejść? Zamknięte z drugiej strony, bo ja bym chciał mieć to już wszystko pootwierane, żeby potem już gładko poszło, bo uwierzcie mi, moi drodzy, że jak tylko zacznę podpalać, to tutaj się zrobi naprawdę nieprzyjemnie. Ale przejdźmy sobie tu, może gdzieś tutaj za magazynem było przejście, no ja dokładnie też nie pamiętam. Ale coś mi podpowiada, że tak mogło być. Jakieś autko tu stoi. Przykryte flagą Stanów, no może być. Może być, nie ma tragedii. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ja dobrze widzę? Ja bym chciał się... Nie, no chyba to jest niemożliwe. A może jednak? Czy to jest... Może tu będzie lepiej widać? Nie.
bo zasłonięte flagą Stanów, no spoko, ale czy to czasami, moi drodzy, nie jest przypadkiem zielony Saber? Czy to nie jest ten Saber z zamachu na dom Johnsonów w San Andreas? Na to, moi drodzy, wychodzi, bo trzeba pamiętać, że Manhunt 2 wyszedł po San Andreas. Czyżby naprawdę coś takiego było? Szkoda, że ja nie mogę tego ściągnąć. To by był przepiękny easter egg, ale coś czuję, że tutaj jest jakieś nawiązanie do tego. Jeżeli ktoś się bardziej orientuje w temacie, niech mi napisze. Ale świetne nawiązanie. To mi się podoba. Nie, no tutaj nic nie ma. O! A jednak coś jeszcze pamiętam. No dobrze, nie jest ze mną aż tak źle. Otwórzmy to w takim razie. Bajecznie. I tu najprawdopodobniej... Czy tu? Tu chyba. Otwórzmy ten. Czy to czasami nie będzie... Zbiór akt Denego? Jest Daniel Lamp. Dobra, stoi wszystko jak mur. Czy jak wół, przepraszam. Ja i te moje stworzone przysłowie. A tutaj coś ciekawego jest? Zamknięte. No dobra. W każdym bądź razie teraz tak. Wyłazimy stąd. Lecimy szybciutko po kanister, który był chyba tu. Ten jeden, tak? Albo nie. Pójdę sobie po ten dalszy kanister, tylko tu było gdzieś przejście z boczku. Czy z tamtej strony? Bo tutaj się można łatwo pogubić wbrew pozorom. To nie było tutaj tego przejścia, tylko gdzieś tutaj dalej. Nie, dalej nie ma nic. To jak to jest? No tutaj musiało być przejście, no i gdzie indziej nie będzie. Widzę, że nasz bohater trochę się zmęczył, bo zapomniałem o tym wspomnieć, że on się może normalnie zmęczyć. Może złapać, że tak powiem, kolkę. No halo, gdzie to było? Czemu ja tego nie mogę ogarnąć? Tam, gdzie to było tego biuro, tego ziomeczka, przecież tego, co zabiłem, tak? O mamo, ale się teraz gubię, ale teraz się motam, matam i co tylko. Tu muszę otworzyć te drzwi, te. Aha, nie, tutaj przez te drzwi mam przejść. Dobra, już ogarnąłem. Ja czasami naprawdę mam wrażenie, że moje szare komórki są na urlopie. Dobra. Co za Lipton? Tutaj jest okej. No. I teraz, moi drodzy, weźmiemy ten kanisterek i będziemy wreszcie mogli przystąpić do właściwej akcji. Czyli tak, najpierw podpalimy te odleglejsze akta, czyli akta Denego, a później te bliższe, czyli akta Leo. Tak bym to zrobił. I cały czas zastanawiam mnie właśnie, dlaczego te akta tak usilnie usiłuje spalić Leo. Muszą być mu solą w oku, musi być w tych dokumentach coś nie halo. Tak się na to zapatruję. Ale wiecie co, ja ten kanisterek tutaj sobie położę. Tutaj obok moich akt, tu w cieniu jakby co. I pociśniemy po ten drugi. I ten drugi właśnie zaniesiemy do akt Danego. I powiem wam, że to jest bliźniaczo podobna misja do misji z pierwszej części Manhunta, kiedy to musieliśmy uruchomić dźwig na tym wysypisku. Notabene to wysypisko jest bardzo podobne. Powiedziałem notabene czy notabene? Notabene. Notabene to wysypisko z Manhunta pierwszego jest bardzo podobne do wysypiska, które posiadał Phil Cassady w GTA Vice City. I generalnie mówi się, że czekajcie, Kansas City chyba z jedynki leży blisko Liberty City z GTA 3, a to miasto, już zapomniałem nazwy, z dwójki leży blisko Vice City. Tak więc to wszystko niby jest w jednym wielkim świecie równoległym, jednym i tym samym. Dobra, podpalmy. Czyli to ja myślałem. Mamy teraz garbów na plecach. Więc szybciutko. Dobra, nie pokapują się chyba, nie?
Jest ich tylko dwóch. I mój pies znowu szczeka, niestety. Więc przepraszam za niego. Okej, spokojnie, spokojnie. Mogę czymś rzucić, żeby go tutaj zwabić? Fajna głowa wygląda, nie? Czekajcie. Okej. Czy się uda zrobić tą interaktywną? Nie udało się! O matko! Matko, dawaj, 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 Dany, Leo, wstawaj, wstawaj! Wstawaj, Leo! No nie, że ja teraz zginę. Pewnie, że zginąłem. A ja nie mam żadnego save'a, nie? Nie mam, na szczęście, dzięki Bogu! Ale to skiepsiłem, bo wszystko przez mojego piesa, on mnie tutaj dekoncentruje. O mamo! Nie wiem, ktoś, nie wiem, czy ktoś przyjechał, czy ktoś z innymi psami łazi. Ale mniejsza z tym. Dobra. Troszkę to skiepsiłem, ale mniejsza. Teraz pasowałoby ich tutaj zwabić. Tego jednego chociaż, nie? O matko, ale się zrobiło grubo. Dobrze, tutaj gierka zapisała, czyli czasami jest checkpoint. Mimo, że brak checkpointu, no to dobrze, gra się lituje nade mną. No i znowu to skiepściłem, tak? Jak mój pies czeka, to się nie mogę skupić już całkowicie. Dobra, trochę z nimi się poganiamy teraz w takim razie. I hyc do dziury. Przejdą tutaj? Raczej nie. Więc ja przechodzę z powrotem i uciekam. Dobra, już mnie nie widzą. Jakie to proste. Rzućmy tam głowę. Zdążę. Tak jest. Chociaż tyle sobie wynagrodzę. No jest miazga, niech mi nikt nie mówi. Dobra, teraz tamtego zwabimy. Bo jakby nie patrzeć, jeden już... mamy spalony ten magazyn. Tamten tu siedzi? Na co ty czekasz, ziomuś? On tutaj czegoś szuka, ta? Okej, to poczekamy na niego. Ale wiecie, co może zmienić właśnie na tą giwerę, na tego pastucha, bo nigdy go nie miałem. Znaczy, nigdy go nie używałem. On tu teraz będzie... I tam jest jeszcze jeden, o matko. No to trzeba się będzie wykazać większą dozą cierpliwości. Okej, ledwo co zdążyłem. Ciekawe, czy się uda na czerwono na przykład. Może będzie spoko nawet. Jest. Chyba za duży amperaż był tym razem. Dobra, dawaj, dawaj, przyłaś się, ziomuś. Bo chcę tutaj czyste pole, że tak powiem, przed spaleniem następnego magazynu, więc zrób mi tą przyjemność i przyjdź. Dobra. Nie wiem, czy on swojego martwego kamrata zauważy, powinien. Zobaczcie, nosili maseczki, zanim to było modne. poczekamy. Tam następny przylazł, już widzę, dwóch nawet ich jest. No spokojnie, damy sobie radę. Tylko żeby oni się trochę rozeszli teraz, nie? Chciałem zrobić jeszcze żółtą egzekucję tym pastuchem, też by nie byłoby to słabe. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że nie wpadną na mnie. No, było niebezpiecznie blisko, wam powiem. Dobra, nawiało, okej. Okay. Ten w ogóle patrzy. Dobra, gościu w szoku. On nie wie chyba, co jest grane, nie? Hits. On jest jakiś taki nieogarnięty, widzę. Ale AI czasami tutaj naprawdę, no, szwankuje. Chociaż moje AI też nie jest najlepsze. Najwyższych lotów.
Tak, to było świetne. No brak mi cierpliwości. Dzisiaj to już całkowicie na wskroś wręcz, nie? Nie, 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 nie tym razem, nie tym razem. Tam jest jeszcze jeden. Serio? Szkoda, że jest poza moim zasięgiem tutaj ziomuś. Na żółto, proszę. Tak jest. Pastuch jest spoko, ale spodziewałem się większej miazgi, biorąc pod uwagę to, co już widzieliśmy w Manhuncie. Ten jeden tak mi tu przeszkadza mocno. Dobra, dobra. Co on robi, no? Długopis zawsze spoko. Dobra. Ohoho. No i teraz na luzaku, moi drodzy, wreszcie możemy spalić te akta. No już dajcie spokój. Nie chcę głowy. Chcę kanister. Mogę go podnieść? Proszę, gro, pozwól mi na to. To jest czasami denerwujące, nie? Przecież raz załapię, raz nie. Dobra, wreszcie. History is officially erased. Now we can be whoever we want. There's just one more person to take care of. After that, freedom. Okej, okay, rytualne oczyszczenie. Czas 31 minut 58 sekund. Zabici łowcy 16. Wykonane egzekucje 15. Interaktywne egzekucje 3. Punkt za styl 2 na 5. Pewnie za zbyt długi czas przejścia etapu. I zaraz, moi drodzy, powiem wam szczerze, kojarzy mi się cytat z filmu Psy. Dzisiaj puścimy z dymem całą naszą przeszłość. I ten tekst, co wy tam palicie? Radomskie, ale Franz ma kamele. O, matko, uwielbiam ten film. Psy jedynka i dwójka, sztos trójki jeszcze nie oglądałem, ale muszę w końcu obejrzeć. Dobra, moi drodzy, mniejsza z tym. Czyli, moi drodzy, akta udało się spalić. Tak więc, tak jak wspomniał Leo, możemy teraz być kimkolwiek chcemy. I wspomniał coś o jeszcze jednej osobie, którą muszą się w cudzysłowie zaopiekować, aż się boję, co może ta opieka znaczyć. Tak więc, moi drodzy, pozwólcie, że zapiszę sobie gierkę i lecimy dalej z rozgrywką. Keep it together, Danny. I can't handle these blackouts. It's all right. I'll take care of everything. Come on, let's get going. Hello? Where is that idiot of a man? That's him. That's Pikmin. Pikmin? Pikmin is the head scientist for the entire project. We need him alive. Okej, moi drodzy, czyli Pikman jest głównym doktorem projektu i musimy go... Co mam z nim zrobić? Znajdę doktora Pikmana, ale chyba nie możemy go zabić. No dobrze. Tylko ja najpierw bym chciał co? Chciałbym mieć... jakiekolwiek narzędzie mordu. Bo bez tego ani rusz. Muszę czegoś tutaj poszukać, może coś znajdziemy. Chyba że ziomeczka ogłuszymy cegłą, no bo tutaj nie widzę żadnej innej, jak to się nazywa, broni. Tutaj wyjść nie możemy. Tak więc średnio, chyba że przejdziemy sobie pod murkiem i delikatnie się do ziomka zakradniemy. Ale przejść tutaj też nie mogę, czyli drzwi się otwierają tylko z jednej strony, widzę. Tutaj też nigdzie pewnie wejścia nie ma. A tam coś jest, to jest tylko cegła, czy co? Tylko cegła. No to cyk, schowajmy się w takim razie. Może go wywabimy stąd. O, właśnie. Albo na solóweczkę, jak już tak chcesz, to spoko luz. Na szczęście solówki są banalne. Skończyłeś? Cwaniaku? Bez kolegów już nie taki kozak, co?
Dziękuję, ale cegłę wezmę na wabika. Zawsze przyda się może. Ok. Mamy długopis, mamy brzytwę. Tutaj nic nie możemy z tym zrobić, chyba że... ale można przesuwać. Tylko ja bym chciał to w drugą stronę przesunąć, bo chciałbym stąd wyjść. No. No już prawie się... Fizyka widzę mocno. Half-Life się chowa. dobra, mamy tutaj pastucha, ale tutaj wejść nie możemy, czy możemy? Możemy. I tu widzę, że jest przejście gdzieś. To be expected. He was the very best. Are you ready in case? Two squads of our finest agents are waiting to say hello. Good. I'll bolt the animal lab from the inside. Remember, alive if you can manage it. If not, get the head to me as soon as possible. Czyli jesteśmy poszukiwani żywi lub martwi. No dobra. Ten jak odszedł, można byłoby go wywabić tamtego. Rzućmy jak najdalej. Dobra, mam nadzieję, że tutaj podejdzie i go będziemy mogli łatwo zmuchnąć. Mogę przejść tędy tutaj. Mogę się tu ukryć. Aha, tu jest to przejście. Dobrze, czyli jakby co, mam tutaj przejście w tę mańkę. Spoko, luz. Przyjdź tu wreszcie, bo nie będę czekał na ciebie cały dzień. Dobra, tu jest w ogóle... Aha, tu mamy tą specjalną. Ten dźwięk. Ulala. Czyli tak, moi drodzy. Ten cały Pikman, no on musiał dowodzić tym projektem. Bardzo istotna figura musiała być. Czy nawet jest do tej pory, bo jeszcze nie zginął. O, ma ziomek Łom. Więc nie omieszkałbym go nie pożyczyć. Tylko poczekamy. Tam jest następny, ale mniejsza z nim. On tu przybiegnie, przybiegnie. No to już jest ich dwóch, to już jest kiepsko. Chyba że tego byśmy szybko zmuchnęli. Tak. A przed tamtym sobie uciekniemy. Dobra. I hyc do dziury. Dany do dziury. Dzięki. On tu mi nic nie zrobi, bo nie wejdzie. Już mu uciekłem. Jakie to było proste. Dobra. On teraz powinien wejść na normalną swoją ścieżkę. Aj, jednak obrócił się w ostatnim momencie. Co za menda. No to jeszcze raz. Hit do dziurki. O matko, zawsze tu się gubię, nie? Czekajcie, tutaj do dziureczki. Albo wyjdź mu zaraz za plecy. No. Mam nadzieję, że on się teraz w ostatniej chwili nie obróci. Szybciutko, mój pies znowu szczeka, przepraszam za niego. Czerwono i jest. Oj, po oczach, a co? Kocham tę grę. Nie wiem, co mój piesek dzisiaj zjadł, nie wiem, co on jest taki nadpobudliwy, ale podejrzewam, że ktoś łazi swoimi pieskami wielkości piórnika i on się bardzo tym denerwuje. Tu pewnie będziemy mogli mieć kawałek szkła, niestety tych gablotek rozbić nie możemy, szkoda trochę. No dobra, czyli będziemy musieli chyba naginać tutaj do góry. Z tego co się orientuję. Albo i nie. Nie, a tutaj gdzieś jest przejście, widzę. Tu są jakieś wrota. Teraz jest spokojnie, żeby nie narobić dymu, bo tutaj w każdej chwili może ktoś na mnie wyskoczyć. To wygląda w ogóle, jakby ten budynek był w remoncie, czy coś, bo to jakiś rusztowanka, jakiś cemencik, czy coś, jakaś inna zaprawa. Aha, czyli tu zrobiliśmy kółko, no ale to nic mi nie dało, tak? To gdzie ja mam się udać? Bo tu ma tylko dwójkę drzwi.
I one prowadzą nas tutaj dookoła. No to nie ma sensu tu łazić. Nawet muszę zejść na dół. Tylko, że gra mi nie pokazuje, czy jestem za wysoko względem mojego targetu, czy za nisko. Chyba, że tu jest wejście gdzieś. Tu. To tu ze spokojem. Może będzie jakiś save wall? Widzę, że gra nam szczędzi tych save'ów ostatnimi czasy. Tu mamy szafkę z czymś. Nie, z niczym niestety. Chyba, że jest to jakieś podziemne laboratorium albo coś. No oczywiście, że tak. Danny, it's locked. We need to find another way to get to him. Aha, czyli te wrota zamknięte na razie. Czyli nie mamy tutaj do nich dostępu. No smutek. Czyli będziemy musieli tutaj poszukać klucza, tak? To jest laboratorium jakie? Weterynaryjne, czyli on nas traktował jak zwierzęta. O matko, no to Pikman zasłużył na potraktowanie go brzytwą. Wezmę sobie łom, dawno go nie używałem, a dlaczegożby nie? W sumie brzytwą niczego nie otworzymy, a łomem już i owszem, tak więc no nie ma co narzekać. Tylko czekajcie, ja tutaj muszę się wrócić jeszcze raz. Tutaj nie ma gdzieś z boku jakiegoś przejścia, wyjścia, zajścia, żebym tutaj nie pominął, nie. To biednie. Czyli tutaj muszę znaleźć jakiś klucz. Czy jakieś inne wejście do laboratorium, no dobrze. Z której to strony? No tutaj są dwa razy te same wejścia, tak? To tutaj nam nic nie daje w takim razie. Co ja mam teraz zrobić? Chyba, że gdzieś do góry faktycznie jakiegoś klucza muszę poszukać. Bo autentycznie nie mam pojęcia, co mam dalej zrobić. Chyba, że w jakiejś szafce albo w czymś byłby klucz. Może w ten sposób, bo ja tutaj naprawdę nie widzę możliwości teraz poszukania czegokolwiek, no bo tutaj za dużo nic nie ma. Czekajcie. Do laboratorium wejście, no ale którędyż? Wiecie, tu zamiast tak biegać jak kura bez głowy, muszę się dobrze teraz skupić. Może to jest jakieś przekręcadełko albo coś. No ale wychodzi na to, że nie. No ja tu muszę w tym rejonie poszukać. Nie ma tu gdzieś... Ale walnąłem paluchem w klawiaturę teraz. Nie ma tu gdzieś jakiejś szafeczki do otwarcia, czy czegokolwiek. O matko, nawet nie chcę wiedzieć, co tutaj jest w tym kuble. W tym kontenerze. No tak to nie zrobię nic. A tutaj... O, tu. No dobrze. No i dlatego wziąłem łom. To było akurat spoko, nawet jak na mnie, jak na mojego skilla. Cyk, czekajcie. Dany, wejdź. Czasami wchodzi, czasami nie wchodzi, nie? To jest dziwne. No, dzięki. Dobra, coś tam mówię, że jesteśmy ćpunem, czy czym mniejsza z tym. I know, you fool, I invented it, but these results are not nearly good enough. Shut it down. The results have been the same since Dr. Lamp. Don't dare speak that name to me. I am in control, and we will prevail. Czy ja tam widzę, że oni robią eksperymenty na małpach? Chyba dobrze widzę. O mamo. Ale już z samej gadki można wywnioskować, że ten Pikman jest bardzo zmanierowany, bardzo zadufany w sobie i co tylko. Czekajcie, ja bym chciał jeszcze spojrzeć tutaj przez tę kratę. Czy coś tutaj... Nie, tu nic ciekawego na razie nie ma, więc wsteczny. Okej. No wreszcie punkt kontrolny, bo chciałem narzekać, że go nie ma. Znajdź sposób na otworzenie drzwi z wbudowanym systemem bezpieczeństwa. Okej. Moi drodzy, najpierw sobie zapiszę gierkę. Tutaj. Mam nadzieję, że mi się tylko nie wywali. Tak więc, moi drodzy, chciałem was jeszcze raz przeprosić za mojego pieska. Ale ja na tego... Niestety na tego wariata no nic nie mogę poradzić. Taki jest nadpobudliwy, inny już nie będzie. Tutaj oczywiście kontynuować dalej nie będę, ponieważ nie wiem, kiedy wypadnie mi następny save wall. Tym niemniej, wreszcie może dowiemy się czegoś więcej na temat fabuły, ale z tego, co mówił Pikman,
Danny Lamb był dla niego swego rodzaju konkurencją, by może był kimś, nie wiem, bardziej utalentowanym, bardziej zdolnym. No z tej gadki tak wynikało i tutaj też może być geneza właśnie tego, dlaczego Pickman tak nerwowo reaguje na samo wspomnienie danego Lamba. Tak więc być może w następnym odcinku wreszcie otrzymamy jakieś konkretne odpowiedzi dotyczące fabuły. Bardzo byłoby fajnie, no bo już gramy i gramy, a o fabule, o tym co właściwie działo się z naszymi bohaterami, wiemy tylko i wyłącznie w strzępkach. Tak więc moi drodzy, żeby tutaj tego wszystkiego nie przedłużać, dalsze tutaj postępy fabularne i dalsze postępy gameplayowe będziemy sobie obserwować i ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Manhunt 2. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!